Zapraszamy do obejrzenia relacji z ferii zimowych zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury w Rzepinie. Działo się jak zawsze dużo. W pierwszym tygodniu odbyły się warsztaty dekupaż, warsztaty rodzinne, na których powstały karmniki. Najmłodszych odwiedził również iluzjonista. Była wycieczka do Technikum Leśnego w Starościnie oraz warsztaty scrapbookingu. W kinie najmłodsi mogli obejrzeć najnowszą bajkę Sing. Była też wycieczka do Zielonej Góry, na której dzieci odwiedziły Centrum Nauki Keplera, Planetarium i Centrum Przyrodnicze. A zwieńczeniem pierwszego tygodnia był wyjazd na lodowisko do Słubic i zwiedzanie Komendy Powiatowej Policji. W drugim tygodniu było nie mniej atrakcji niż w pierwszym. Tu pod okiem pani Kamili Kozłowskiej można było kreatywnie spędzić czas na zajęciach fotograficznych. Były też warsztaty kulinarne w Drzeńsku połączone z zajęciami ruchowymi. Szybko! Chętni mogli wybrać się na wycieczkę do teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na sztukę pod tytułem Królowa Śniegu, a potem zwiedzić oddział Poczty Polskiej i wystawę kolejnictwa. Te wszystkie przesyłki, co nadane w Rzepinie, przychodzą do nas, rozdzielane są po tych półeczkach, trafiają do worka i idą na całą Polskę, tak? Podobnie jak w pierwszym tygodniu był wyjazd na lodowisko do Słubic, a potem trochę odpoczynku w lokalnej telewizji Horyzont TV Słubice. Tam pani Marta Szmańska-Ptak zdradziła tajniki funkcjonowania placówki. Serdecznie w studiu telewizji HTS, czyli Horyzont TV Słubice. My działamy na co dzień tutaj w Słubicach. Czasami zdarza się, że jesteśmy również w Rzepinie, jak na Pani prowadząca była bardzo miła, pytała się ciągle, czy jakieś mam pytanie, żeby nam rozwiać jakikolwiek tego. Większość osób myślała, że a zielona ściana to tylko takie wygodne, a można naprawdę się przenieść w różne miejsca. Co Was najbardziej zaciekawiło u nas w studiu? Mnie zaciekawiło najbardziej to, jak Pani opowiedziała o tym, że można się, że na takim zielonym tle można się, można to zobaczyć, że jesteśmy całkiem indziej, gdzie indziej. Mnie to też tak zaciekawiło, że można się przenieść gdzie się chce. Na przykład jak chcesz na jakieś morze, to można się tam przenieść. A czy podczas opowiadania naszej koleżanki zaciekawiła Was taka praca dziennikarza? Tak, mnie zaciekawiło. Nigdy nie chciałam, nie myślałam o tym, żeby być dziennikarką, ale jak Pani tak opowiadała, to już trochę fajnie. No, bardziej się na to... Tak, to bardziej mi się zaczęło podobać. Ja już nad tym tak kiedyś myślałam, a jak Pani zaczęła właśnie opowiadać, to już mi się zachciało w nim zostać. Okej, dziękuję bardzo. Lokalne źródło informacji to również prasa. Po wizycie w telewizji swoje drzwi otworzyła również słubicka redakcja Gazety Lubuskiej. Były również warsztaty muzyczne z nauki gry na gitarze. Zwieńczeniem drugiego tygodnia był bal karnawałowy, na który biletem wstępu był obowiązkowy strój.